Welcome, welcome, my meeting. It's not anywhere here, bitches. Okej. Okay. Ja sobie porobiliśmy. Słuchajcie, idziemy po lampy. Idziemy do Demolina. Idziemy wkurzyć chłopa. Idziemy zobaczyć, skąd on te lampy wytrzaskuje. I co? I czas najwyższy ruszyć tą fabułę do przodu, ruszyć. Demolin, tak? Jestem Aiden. A Demolin! Nieźle. Nie. A jest. Aiden, miło cię poznać. Czy my już go nie widzieliśmy wcześniej? Zdolności. I nie wyglądasz mi na stróża prawa. Kim jesteś? Powiedzmy coś o sobie, zobaczymy co powie. Jestem pielgrzymem, trafiłem tu niedawno. Pielgrzym? Daleką drogę masz za sobą? 2000 kilometrów. Dlaczego pytasz? Odwiedziłeś może kiedyś Marsylię? Nie, nigdy o niej nie słyszałem. Moje rodzinne miasto. Ciekawe, co z niego zostało. Gdzie są lampy? Juan chciał, żebym sprawdził, jak tam lampy. Ech, lampy. Mówił nam, że to małe piwo. Nie takie małe. Faktycznie trochę znaleźliśmy, ale udanym połowem bym tego nie nazwał. I dużo nas to kosztowało. Kapral, którego zabiło to bydle, ma brata w oddziale. Biedak kompletnie się załamie. Obecnie jest razem z oddziałem na południu, na Lower Dam Promenade. Urwał się z nimi kontakt. To nie brzmi dobrze. Musimy go znaleźć. Matka chłopaków tydzień temu straciła męża w ciemnej strefie, a dziś syna. Gdyby straciła kolejnego, żadna matka by się po tym nie pozbierała. Spróbuję ich znaleźć. Dobra. Chodzi o Sebastiana. Wyspy zawsze były niebezpieczne. A teraz jeszcze obsiedli je renegaci. O, pięknie. Idziemy prosto do gniazda renegatów. Świetnie, świetnie. To będzie dobre. To będzie dobre. No to co? Ruszamy. Do góry się da gdzieś przejść? Nie, nie da się chyba nigdzie przejść tam. Latareczka. No zobaczmy, zobaczmy. Nie, nie ma klamki jak w psychiatryku. No to jedziemy, jedziemy. Hej, papitos. Hej. Dzięki za pomoc, stary. Kolego, żyjemy tylko dzięki tobie. Nazwę syna na twoją cześć. Pamiętaj, jak Ned Teddy Bear. Jeśli urodzi mi się syn, nazwę go tak samo. Tak go nazwij. Będziesz ojcem? Może być Ned. Gratulacje. No, nie do końca. Nie znalazłem odpowiedniej dziewczyny. Ale dobry. Kiedy znajdę i będziemy mieli syna, nazwiemy go... Aiden. A jak będzie córka? Ned. Aidena. Hey, Lux! Kurwa, mogłem coś ukraść? Mogę. Dawać, 5 gulda. 5 gulda to jest dobra cena. I siup. Ciekawe sobie jednej rzeczy. Uuu, właśnie o to mi chodziło. Czy możemy zrobić daleki skok i on się jeszcze będzie wdrapywał po ścianie? Tu. Co ja mam aktywować tutaj niby? A to nie jest aktywowane? O, to nie, to lecimy. Będą bonusy. Dostaniemy jeszcze tego. Chyba kuszę teraz dostaniemy. Ale tędy nie wejdziemy raczej. Siup, siup. A jak ja mam się tam dostać do środka, moi mili? Raz, dwa. Hopie, denerwujesz mnie. Jeden. I drugi mnie też denerwuje. Panowie, współpraca z... Stracił buty, na pewno nie przeżyje. Jak już buty wypadły, to już na pewno nie przeżyje. Mówię wam to ja. Nie nerwujcie mnie. O, to się da wejść, dobra. No złap się tego, o pięknie. Idź siup do góry. Teraz co, mam uruchomić wieżę. Obstawiam, że będziemy musieli wbić na sam szczyt. Ej, jak się trzymasz? Świetnie, za to ci z zaopatrzenia kompletnie sobie nie radzą. Czego się spodziewałeś? O, o, o. Przed upadkiem to byli zwykli ludzie. Rzemieślnicy, nauczyciele, ogrodnicy.
nie żołnierze. Oh my god, panowie i panie, to będzie piękne wejście. Szykujemy broń i odpalamy imprezkę. Party hard. Ale to było dobre. Moi drodzy, ale to było dobre. Dawać te fanty wszystkie. Ciekawe jestem jednej rzeczy, czy my mamy jakiś granat? Bo mamy strzelbę, ja bym chciał przetestować tę strzelbę. A takie buty. Berserk mode. Taka, powiem wam, takie 4 na 10. Mocne 4 na 10. Myślałem, że ta strzelba to będzie tak bardziej się pała. O, trudne zamki. Zobaczmy, nie w tą stronę, nie w tą, ani nie w tą, ani nie w tą. Bardzo dobra robota. Bardzo dobra robota. Jakieś ochraniacze, pierdoły. Ale ja mam się dostać do góry czy na dół? Ja tu na dole jakieś fanty widzę. Jocie. Czy ja tu w ogóle chcę wbijać? To jest moje pytanie. No tak średnio. Idziemy do góry. Dobra, wbijamy tu. I potem trzeba będzie jakoś przeskoczyć. A mogę biec po ścianie na przykład? Nie, mogę, mogę, mogę. Dobra, to nie jest takie głupie. Czekajcie. Przeanalizujmy. Co mi to da? A, mogę wbiec tu po ścianie. Patrzcie się, pyk. I teraz skaczemy sobie tu. Kurka wodna, to teraz już jest bajka. Już mamy takie umiejętności parkouru, że można się bawić. Dobra, idziemy do góry. Dajesz, malina. Nowy zombie? Nie, ale skrzyneczka. A skrzyneczka oznacza lód? A lód oznacza pieniążki. Dobrze, dobrze, dobrze. I kolejna skrzyneczka. Ajajajajaj. O, nie mamy wytrychu, musimy zrobić wytwarzanie. Jest nasz wytrych, jest. 70 niby możemy zrobić, ale zróbmy sobie tak z 10. Możemy zrobić płomienne strzały? 90 sztuk. I porażające możemy zrobić 90 sztuk. Zróbmy to. Tak. Zróbmy. Tak, tak, tak. Poszło. Trzeba będzie kupić znowu te wszystkie suplementy, widzę. Nie pamiętam, gdzie to było teraz. Chyba jakoś tak, nie. O, 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 jest.
Buciki mamy to, a może mamy jakieś ubrania, które nam się przydadzą. Pewnie mamy buciki na trzecim tierze. Dokładnie tak, ubierzmy. Gatki nie ma. To nam nic nie da. To mamy lepsze fanty. Tak jest. I co? I tutaj nic wartościowego. A, teraz się zaczynają chyba przygody. Pyk, pyk. Chodzimy tu. Liana, skok, pięknie. Rozpracowaliśmy to. I kolejny zamek. Kolejne fanty. Miałem to już. Już idzie, idzie, patrzcie się, idzie jak złoto. Ajajaj, delikatnie. Niczym klucznik. Rozgryźliśmy to. Rękawice kaprala. Plus 10 do opierdalania mniejszych randą. Chyba wiem, co teraz trzeba zrobić. Pyk. O, właśnie tak. Drabinka, hop, siup. I co? I co, musimy wyjść na zewnątrz? I nie rozumiem teraz, gdzie? Ale to mi nic nie da. Chyba, że się rozbujam na tej zasadzie. O, dobra. Będzie tu wejście? Proszę, powiedzcie, że nie daliśmy ciała z tym. Proszę. Jest. Odpalamy pompę wody. Aha, musimy najpierw zebrać łup, bo później nam to zniknie. To ostatni zamek nas czeka. Dobra. No, to przecież się ruszyłeś dopiero, zamku piękny. Otwarte. Workowate dresy. Plus 10 do lansu. Jest ten moment. Zestaw z kuszą. Otrzymujesz półautomatyczną kuszę. I to mnie, ten bonus na niego najbardziej tak naprawdę czekałem. Biorę to. Włącz wodę w strefie. Mamy bełty, zamrażające bełty, wszystko i kusza SP. Czekałem na tą broń. Wieża ciśnień zrobiona. Teraz tak, podmieniamy na kuszę. Pięknie, pięknie. Teraz tak, musimy pewnie wytworzyć bełty, jak mnie ma. Myśmy zrobili te strzały. Kurka wodna. Tnące bełty, toksyczne bełty, zamrażające bełty. Uderzeniowe, ogłuszające. Bo to strzałami z tego nie możemy strzelać, bo to muszą być bełty. Uderzeniowe mnie w sumie kuszą. Odrzuca wrogów i zadaje im obrażenia. Czyli strzelając w kogoś przed grupą, odrzuci go do tyłu, dodatkowo zadamy obrażenia wrogom za nim. Ale toksyczne bełty też nie są głupie. Tylko tutaj będzie łatwiej zrobić, bo są ciężarki i pióra. Tego więcej znajdziemy, ale to aż trzy tnące bełty. Nakłada efekt krwawienia. Robię to. Max. Max, 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 dawaj. Poszło. Pięknie. Dobra. Znajdź zaginiony oddział zaopatrzenia. To sobie pominiemy. Bo ja bym chciał tak naprawdę uratować Aitora. Powiem szczerze, nie wiem. Podoba mi się
ten NPC w tej grze jest dobrze zrobiony, jakieś takie ludzkie podejście ma. Aitor, zadanie poboczne. Może to jest zadanie poboczne, ale chcę zrobić to zadanie. Jedziemy z tematem, moi drodzy. Jedziemy. Wjazd na chatę. O, no to wjechałem. Pięknie wjechałem. Ohoho. Dobra, to zanim zrobimy wjazd na chatę, to sprzedamy wszystko. Co ja mogę od ciebie kupić? Wspomagacz odporności i minę. Wichajstry, pierdoły. Nie ma dobór? A nie, są części do wytwarzania. Dawaj części. Kup wszystko. Nie można kupić wszystko na raz jakby jednym guzikiem? Sprzedaj wszystkie przedmioty wartościowe C. Bach, 1400 do przodu. SB tylko tutaj. No. Co ty dla mnie jeszcze masz ciekawego? Kup ulep szczęści do wytwarzania. Gniam, sprzedaj. Dobra, dawaj mi to wszystko. Ty, coś się zgliczowało ewidentnie. Patrzcie, utleniacze mi wyskakują jak kupuję. Nie narzekam. No nie, co? Nie wynika z mojej winy. Dziękuję bardzo za utleniacze. Hacks activated. Nie było, nic nie widzieliście. Było dobrze, nic nie widzieliście. Ty, no kusza, jest sztos. O, ale sztos. Broń dystansowa. Aha, bo ja muszę jeszcze założyć sobie te strzały. Jest. Ależ to spodoba mi się. Pyk. 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 Ale bajer. Pyk. Ale zajebista jest ta broń. Pyk. Myk. Ciebie z buta zrobimy. Kurde, puste. No i zużyłem strzałę bez sensu. Dobra, ruszamy, ruszamy ratować Aitora. To jest bardzo ważny moment. Spełni się wreszcie. W tej grze uratuję Aitora. Aitor był spoko kolo. Podobała mi się współpraca z nim. Możemy się odwdzięczyć przynajmniej. No ale to znowu idziemy na tą wyspę, a myśmy uratowali ostatnio ocalałych na tej wyspie przed renegatami. Czyli pewnie tutaj żyje zielarka. Dobrze, podoba mi się to, podoba mi się. To nagły wypadek, jest tam kto? Kto tam? Ktoś potrzebuje pomocy z Nahorki. Ona śpi. Obudź ją. Się niedługo? To nagły wypadek. Obudź ją, wstawaj. Zawsze jest nagły. Jak wtedy, kiedy kobitka potrzebowała mikstury do wywołania porodu. Albo kiedy gość chciał maść na przepuklinę. Co tam jeszcze było? Maść na przepuklinę? Na sali jest życie człowieka. Oby tak było. Bo jak się okaże, że to zwykły kac, obudzę ją. Ale i tak musisz zaczekać. Pierwszy raz cię widzę. Skąd wiedziałeś, jak... Chłopie, ja ci życie uratowałem, człowieku. W takim razie pomyliły ci się adresy. Wynocha, nie dość się już przez was wycierpiała? A teraz jeszcze ci renegaci. Od lat było zawieszenie broni. Nie nękali nas. Aż tu ni stąd, ni zowąd coś im odbiło. Gdzie byliście, kiedy dranie przejmowali wyspę? No przecież ci tyłek uratowałem, chłopie. Potrzebni. I co? Nie zjawiliście się. Nie ma ich. Właśnie się ich pozbyłem. Nie wierzę ci.
Kłamiesz, żeby dostać to, czego chcesz. Jak okay. Wszyscy stróżowie prawa. Mamy gościa, Gerardzie? Za chwilę przyjdę. Gerard z Rivi. Po mocnym chlaniu. Czy to ważne? Czy to ważne? Życie stróża jest mniej warte? Słuchaj, bezczelny gówniarzu. Twoi ludzie nazywają Margaret czarownicą. Ludzie boją się znachorów. Choć ci mogliby im pomagać. Wystarczy jeden fałszywy ruch, a stróżowie od razu ich wieszają. Więc jeśli pytasz, czy życie stróża jest mniej warte, to dla mnie tak. Dla mnie jest wręcz bezwartościowe. To ja dobrą nowinę przynoszę. Chcę tylko jednemu z nich pomóc. Dla mnie jeden pies. Puść go, Gerardzie. Z drogi. Jestem tylko posłańcem. Przysłał mnie lekarz. Nazywa się Steven. Lekarze omijają znachorów z daleka. Korzystając z ich metod, zszargałby sobie opinię. Już ją zszargał. Przysłał mnie tu wbrew rodzinie tego człowieka. Gerard? Tak? Mówiłeś, że ktoś przyszedł i ocalił nas przed renegatami. Czy to ten człowiek? Jak masz na imię, chłopcze? Aiden. Czyli to ty nas uratowałeś. Mamy u ciebie dług. Dawaj zioło, kobieto. Ten konający? Może być to Aiden, mąka. Oficer wysokiego szczebla. Margaret, nie. Jeśli coś pójdzie nie tak, znowu oberwiesz. A jeśli się uda, może dotrzemy do większej liczby ludzi. Oberwiesz? Co masz na myśli? Ostatni stróż, któremu pomogłam, zrzucił na mnie winę za własną nieudolność. Podał rannym kolegom niewłaściwe zioła, wbrew moim jasnym zaleceniom. I kilku z nich zmarł. Winą obarczył mnie. Żyję tylko dlatego, o, słuchajcie, to trzeba będzie. Okazał mi łaskę. Zapamiętać. Uznał, że to był tragiczny wypadek. Oszczędził mnie, ale odebrał mi wzrok. O kurwańska. To znaczy, że pomożesz? Nie mam już ziół, których ci potrzeba. Ale powiem ci, gdzie je znaleźć. Kwiat, którego potrzebujesz, nosi nazwę pustelnik. Najlepiej rośnie na glebie nasączonej toksynami. Możesz zerwać go bezpiecznie, wyłącznie w nocy, bo wtedy świecą mu się płatki. Ale nie wystarczy tak po prostu go zerwać. Tylko małe płatki mają właściwości lecznicze. Wystrzegaj się dużych. To śmiertelna trucizna. Małe płatki na toksynie w środku nocy. Małe płatki leczą, duże trują. Tak jest. Będę pamiętał. Zgadza się. Pożałujemy tego. Zobaczysz. Lawan, musisz mi pomóc. Wiadomo. Co tam? Szukam pewnego zioła. Nazywa się pustelnik. A tak. Kojarzę to. Wydaje mi się, że te kwiatki rosną przy kanale. Na północ od Old Saints Bridge. Tam bym szukała. To już coś. Tylko poczekałabym na nadejście nocy. A, dzięki. Ciao. Ciao. Dobra, cel zaktualizowany. Na 70 metrów stąd. Czy my mamy w pobliżu jakąś bezpieczną strefę? A to jest zaraz przy tym, przy naszej wyspie. To walimy tu w kimono. Na szybcika. Ale to jest w środku tej babki, tak? Ładujemy się, mamy do chałupy. Idę w kimono, kobieto. Ja pierdzielę. O tak, jeszcze pokrzyczymy sobie trochę, żeby uspokoić miejscowych osadników. Chłop wbił na chatę do zielarki, poszedł w kimono. Wszyscy, o, chłop nawet pozycji nie zmienił, tak? Pilnie czuwa, dobrze, dobrze. Ach, ale to było dobre. Kurde, krzykacz, no nie.
Czemu znowu mi się przełączyły strzały? Nie pojmuję tego, naprawdę. Spoko. Nie, to krzykaczy zeruje. Super szybkim tempie. Podoba mi się to. Oho, ile tutaj ich jest w ogóle, to jest Meksyk. Czekajcie, bo aha, ja muszę te kwiatki teraz znaleźć. To są te świecące, nie, to są kryształy. Bo są. Jeśli tego teraz zlatywało milion. Czekajcie. Aha, myślałem, że będę musiał na przykład wybrać mały płatek, duży płatek, tego typu rzeczy. A to tylko trzy. Dobra. Ty. Badania eksperymentalne gier. Zrobiłby to. Zrobił, ale no nie teraz. No jeszcze nie teraz. Jeszcze jeden kwiatek potrzebujemy. Teraz to luksus, moi drodzy. Broń jest sztos. Kusza jest OP. O, biegajka? Nie, biegajka jeszcze jest. Z buta go. Nie, to ktoś inny jeszcze jest. Fuck off. I ci lagą zasadzą. Dobranoc. Czyli co, quest complete, tak? Mogę wracać? Gdzie? No mam trzy. Decyduję, które lekarstwo podać Aitorowi. Czyli wracamy. Z drugiej strony, słuchajcie, jesteśmy przy tym punkcie badań, Gierę. Może by my jednak palnęli sobie tutaj taką wycieczkę za inhibitorami, co? Wcale nie jest taki głupi plan. To wcale nie jest głupi plan. Tylko muszę znaleźć wejście do tej placówki. I tu może być problem, tak naprawdę. Ale opisałem, że tak jak ostatnim razem. Wejście będzie gdzieś na szczycie. O nie, krzykacz. Kurde, te strzały idą jak woda. To trzeba faktycznie uważać. Nie, zginiemy! Poszli.
Wszyscy pięknie. Szybko poszło. Gdzie jest ta placówka? Gdzie my w ogóle jesteśmy w tym momencie? Tu jest ta placówka. Idziemy. Idę do tej placówki. 4 inhibitory. Dajcie spokój. Te dwa. To jest dla nas bardzo dużo pomocy potrzebnej. No, jaja sobie robicie. Przecież normalnie się tego łapał. Idziesz, 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 idziesz. Hop, do góry. Wykryto pojemnik z inhibitorami. No to wykryto, wykryto, no ale to trzeba się tam dostać najpierw na ten dach. Czyli tutaj jest droga, tędy. Proszę, przeżyj. Aleluja. Dobra, żyjemy. Hop. Siup do góry. Siup. Ty, no nie mogę tam skoczyć, ale jaja. No po drodze. Ej, no ale dawniej mogliśmy się wspinać normalnie po tym. Ja nie pojmuję, co tu się wyczynia. Co tu się wyczynia? Dobra, moi drodzy, ostatnie podejście do tego gier, bo widzę, nie ogarniam chyba. Co się ze mną dzieje? Tamtą stronę, 105 metrów, dobra. Czy ktoś ma jakiś pomysł na inne wejście tam? Chyba, że stąd. No to jest jeszcze taka opcja. Proszę. Proszę. Kurwa. Fail. Shit. No musi się tu dać wejść, no przecież, no nie róbmy sobie jaj. Dawaj tu, bierzemy tędy, wbijamy tu. Teraz tak, tu wchodzę do góry. Chyba mi to nic nie da. Ale jakbym wyszedł sobie teraz na tą antenę, zregenerował sobie energię i wyjdę sobie wtedy do góry. Co wy na to? Nie! Dobra. Nie wiem co mam powiedzieć. No, plan był dobry. Plan był bardzo dobry, ale nie wyszedł. Stąd tu. Mam plan. Mam plan. Wykonasz go sam.
No leć, mój miły. Stąd tam się wyspinam, wyspinam się. Patrzcie, patrzcie jak idę jak złoto. Musi sięgnąć, proszę, niech to sięgnie. Mały, dasz radę, wierzę w ciebie. 5, 4, 3, 2, wychodź, wyjdź, 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 wyjdź. Ale to było dobre. No. No. Włożmy sobie po prostu te drzwi. Czekajcie, potrzebujemy te trofea zbierać. Dobra. Na szybkości. Jest szansa, że z tego nam trofeum wypadnie. Niczym wujek Edek do monopolowego wbił, drodzy państwo, co tu się wyczynia? Tu za piękne ataki, wykorzystanie umiejętności toporu. I skończyła nam się wytrzymałość. Co tu się dzieje? Głowy latają, zombie biegają. Jeszcze więcej i jeszcze, tak jest, jeszcze walnie ze dwa razy. Ciotka Tryśka nawet w swojej pięknej koszuli przybyła na prezentację. Nie mam kompletnie bladego pojęcia, gdzie mam teraz iść. Aha, zablokowana od środka. Zamek łatwy, no i fajnie. I otwarte. Dobra, czyli pierwszy inhibitor za nami. Jeden z czterech. Mam dres. On wypas jest. Tu więcej na piętrze nic nie ma, ale coś fioletowego. Niebieskiego, debilu, niebieskiego. Otwórzmy sobie drzwi. Tak na przyszłość. I jedziemy dalej z imprezą. Witajcie moi drodzy. Król parkietu. Rozpoczyna imprezę.
Ręka jak złamana. Wybija toporem. Sialalalalala. Moi drodzy, co tu się dzieje? Cóż za akcja? No. Niczym uleczny Sebik zbija w cztery loszki i kasuje wszystko na miejscu. O, przeszukaj. O, witajcie moi mini. Nowa umiejętność walki? No to patrzmy, patrzmy, patrzmy. Dźgnięcie, nie. Parkurowy strzał, o, to jest spoko. Mega strzał? Dodaje efekt przebicia i dodatkowe obrażenia do ataków każdą bronią dystansową. Sztos. Turururururu. Dawaj to. Cialalalala. A ja mam pomysł. Co jest stanie, jak ja to tam rzucę? Oraz wam tu mięsnego jeża podrzucę. Bombka jest. Mięsny jeż, mięsny jeż. Aha, to nie to. Ciśnie. Broń się zniszczyła. Bierzemy młotek pana Jurka. Dawaj go młotkiem. I jedziesz młoteczkiem. Pięknie. W ogóle to chyba jakieś bronie fajne znaleźliśmy. Podmieńmy sobie. Tak, mamy jakiś toporek fajny. Sztos, tak. Ale nie możemy go upgrade'ować. I to możemy sobie podmienić na maczetę sklepową, moi drodzy. Maczeta sklepowa idzie w iskrę. Cykwuch i część środkowa Inferno. No. O, jeszcze ktoś? Witajcie moi mili. Pa, para, pa, pa, para, para, pa, pa. Tak to wygląda parkiet dyskoteki po dobrej imprezie. Ręka jak złamana. Zamek średni. Jest, jest, my precious gift, my precious treasure. Give me that, give me. Dobra, mamy 2 na 4. 2 na 4, moi drodzy. I myślę, że na tym piętrze to byłoby na tyle znajdziek. Idziemy na dół, idziemy na dół. O, jeszcze to. To było szybkie. Para pa pa pa. Otwieramy wrota. Lepiej mieć niż nie mieć. I ciśniemy na dół. Jest, jest. A to już kluczek musi być.
A nie, zrobię sniki, patrzcie. Eliminacja! To szybciej schodzi, szczerze mówiąc, atakować. I wyzerowany. Money. Dawaj, fanty. O, woda wyborowa! Widzieliście, wyborowe znaleźliśmy. O, to teraz się będziemy bawić. Żywica, mamy wszystko. Hem. Tu widzę, coś nas wspominała, jakaś impreza dobra. A tutaj nie mogę otworzyć tych wrót. Dobra. W każdym bądź razie. Ej, dzieci, jeśli wiecie, tu bądź tu. Tak smurfy prawie, no. I uwaga, party hard. Nie, proszę się odsunąć. Bum! Jest dobra impreza. Kończymy. Ale plujka gdzieś jest. Gdzie jest plujka? O, ty, jeszcze jeden. To ten, co na imprezach zawsze ściany podpiera. A na końcu się rzuca. Jak wybierze swój cel. Moi drodzy, na pewno wzmocnienie. Dokładnie tak. I odpalamy, bo to będzie zamek trudny. Na pewno gdzieś na początku. Klasa sama w sobie. Dawaj, gimi. Czwarty poziom, panowie i panie. Ty, no, ale jeżeli tutaj nie było inhibitorów, to gdzie my inhibitor zgubiliśmy? 20 metrów, 13, 12, gdzieś tutaj. Zamek średni, otworzymy to szybko, chwila, moment i po robocie. Jest, jeszcze przed naszym imprezowiczem. A to była plujka. No i luks. No, wszystkie inhibitory znalezione. Udało się, wyczyściliśmy to. Kupa expa. Dzień dobry. Dawać fanty wszyscy. Ty, ale po plujkę trzeba będzie iść, bo może być trofeum przydatne. Jest i trofeum. Rzadkie trofeum. Zarażonego. I cyk. Zostawia jedna rzecz. Od tyłu nie mogę tu wejść. A, nie da się od tyłu wejść. Dobra, idziemy uleczyć Aitora, moi mini. No i się zgliczowałem. Aitor, przybywam na ratunek! Oto pędzę, oto lecę. I siuf. No, dowalimy do misji. Dowalimy. Musimy ratować Aitora. W ogóle co to było? Małe kwiatki. Małe kwiatki uleczą, duże kwiatki zabiją. Jakoś tak to leciało. Już niedługo, mój miły. Niosę mu leczniczą mąkę.
z kwiatków. Już niedługo. Jeszcze chwilka. Nie przeszkadzaj mi. Myślę. A tutaj, tutaj. Strasznie napięta sytuacja ma w tym statku, stwierdzam, że jest. Dawaj, 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 dawaj. Cześć, byku. Mam coś dla ciebie. Co z pacjentem? Zaczyna się wybudzać. Dziękuję za pomoc. Możesz iść. Zaraz. O co tu chodzi? Poszedłeś do tej wiedźmy. Do tej Margaret. I teraz mamy dylemat, moi mili. Bo działając dla dobra pacjenta, obowiązuje mnie tajemnica lekarska i ja nie muszę się do niczego przyznawać. Nie znam żadnej wiedźmy. Wiedźmy? Nie znam żadnej. Wiedźmy nie istnieją. To zwykły przesąd. Zwykły przesąd? Czary to zbrodnia. Proszę, uspokój się. Co się dzieje? Tracimy go. Aiden, daj mi ziołę. Nie zgadzam się. Mogę zrobić to działa? Ale nie podziała długo. Powiedziałeś jej dla kogo te leki? Zabiła jego ludzi. Powinna zawisnąć, ale Matt kazał mu wypalić jej oczy. Co? Powiedziałeś jej? Dała ci truciznę, gwarantuję. Aiden, dawaj te cholerne zioła. Czekajcie. Zapytaj Leon przez radio, nie podawaj Aiterowi ziół. Małe płatki, duże płatki. Dajmy małe płatki. A to zaraz obcy wyskoczy. Co z nim? Lekarstwo jest tak skuteczne, jak myślałem. Musi odpoczywać. Ten pan nie oddycha. Będę tuż obok. Dobrze oceniłeś Margaret. Wcale nie chciała go otruć. Tak, na to wygląda. Kiedy znów stanie na nogi? Za kilka dni. Ma bardzo silny organizm. A więc to prawdopodobny scenariusz. O ile będzie mógł odpocząć. Bliscy będą chcieli przy nim być. No. O, wspomagacz szału. A co to daje ciekawego? Zobaczmy wytwarzanie. Wspomagacz szału. Tymczasowo wywołuje u ciebie furię, zwiększając tym samym twoją redukcję obrażeń i obrażenia zadane przez ciebie bronią białą. Ale to jest piękne. Ale to jest fajne. Tylko maczużnik trzeba mieć. Wytwórz dwa. Bierzemy. Będzie na bossa. Będzie na bossa, mówię wam. Ale to jest sztos. Niektórzy ludzi rzeźnika upodobnili sobie... Matt? Co tam? Chciałem ci oficjalnie podziękować. Tak. Aizor stanął na nogi. Udało się. A gdyby nie ty, nadal leżałbym w śpiączce. Albo gorzej. Cieszy mnie to. Mnie też. Tylko on wie, co stało się w Old Villador. A wkrótce, dzięki tobie, dowiem się i ja. Bez odbioru. No, Aitor uratowany. Wszystkie inhibitory zebrane. Zginęliśmy kilka razy. Miałem nie ginąć, ale zginąłem. No trudno, zdarza się. Jeżeli spodobał ci się ten odcinek, zostaw lajka, subskrypcję, aby być na bieżąco z kolejnymi przygodami Neda w ciele Aidena w świecie Dying Light 2. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Pozostaw coś po sobie, komentarz, czy podobał ci się odcinek, co byś zmienił, co byś ulepszył, co byś generalnie wdrożył w nasze przygody. Ned Teddybear z tej strony. Pozdrawiam cieplutko.